Grudzień najgorszym miesiącem. Ponad 77 tysięcy zgonów. Stany Zjednoczone. Grudzień najgorszym miesiącem. Zmarło ponad 77 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 277 346 zakażeń koronawirusem, podał w sobotę wieczorem czasu lokalnego Uniwersytet Johnsa Hopkinsa z Baltimore. Zmarło 2237 kolejnych osób chorych na COVID-19. W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 20 381 349 osób, stwierdzono 349 920 przypadków śmiertelnych. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w stanie Nowy Jork, gdzie do tej pory zmarło 38 243 osoby. Pod względem liczby infekcji najgorsza sytuacja jest w Kalifornii, gdzie dotychczas koronawirusem zakaziło się 2 371 465 osób. W piątek telewizja NBC podkreśliła, że grudzień ub.rok był w Ameryce najbardziej śmiercionośnym i najbardziej zaraźliwym miesiącem od początku pandemii koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 77 tysięcy ludzi, a 6,4 miliona się zaraziło. Wcześniej najwięcej, 58 tysięcy zgonów, przyniósł kwiecień. Instytut IHME z Uniwersytetu w Waszyngtonie przewiduje, że do 20 stycznia w USA prawdopodobnie będzie 420 tysięcy przypadków śmiertelnych, natomiast do 1 kwietnia umrze tam 560 tysięcy osób.